Słuchacie Iteracji, podcastu El Passion. Rozmawiamy o designie, dewelopmencie, biznesie i o tym, jak pogodzić wszystkie racje w IT. Nie tylko dla kodujących. Cześć, witamy serdecznie w nowym roku, w kolejnym odcinku Iteracji. Dzisiaj ze mną jest Arek Hajduk. Cześć. Przedsiębiorca, mentor, inwestor. Obecnie założyciel i prezes startup CEO.pl, współgospodarz Zapytaj VC i współzałożyciel wstańskanapy.pl. Zgadza się. Zgadza kilka, się. Kilka rzeczy zapakowane w jednym. To będzie kolejna rozmowa skupiona na rynku VC i inwestowania w startupy. Zaczniemy może od definicji. Czym w ogóle jest VC? Ja, ja mam wrażenie, że dzisiaj będę bardzo często odpowiadał, to zależy. Mhm. Natomiast zaczniemy oczywiście od definicji książkowej. Tak, jak powinno się rozumieć VC? VC to są inwestorzy wysokiego ryzyka. Czyli to są inwestorzy, którzy pojawiają się na wczesnym etapie rozwoju danego przedsięwzięcia gospodarczego, czasami nazywa się go startupem nawet. O definicji startupu też możemy porozmawiać, po to, żeby dać kapitał na dynamiczny rozwój tego przedsięwzięcia. A dlaczego mówię to zależy? Dlatego, że jak praktyka pokazuje, to ten kapitał wysokiego ryzyka czasami jest zbliżony do finansowania bankowego. To mhm. znaczy, należy udowodnić inwestorowi, że ten kapitał wcale nie jest potrzebny i to jest najlepszy moment, żeby go dostać. A powiedz, czy są jakieś podkategorie, rodzaje VC, coś, co można, można wyróżnić? Tak, to może kilka słów o rynku polskim. Rynek polski generalnie jest. Ciągle mam wrażenie na początku drogi. Znaczy, uczymy się. Ja jestem na tym rynku od 2010 na rynku VC w Polsce i ten rynek się ciągle zmienia. Natomiast mam wrażenie, że jesteśmy ciągle na początku drogi. Ale już widzimy takie rzeczy, które się pojawiły. Na przykład wyspecjalizowane fundusze, tak? czyli fundusze, które się skupiają tylko na określonej działce. Przykładem może być, nie wiem, Insurtech. Fintech, mhm. tak? Czyli mamy fundusz, który zna się tylko na tej jednej branży i rozmyślnie tak buduje portfolio swoich inwestycji po to, żeby wykorzystać tą wiedzę, wspólnie. Albo to będzie fundusz, który specjalizuje się tylko w SAS-ach. Tak? Niekoniecznie to muszą być z jakiejś określonej branży, no ale, mhm. ale sam model biznesowy SAS-u jest ważny. Pojawiają się też inne formy finansowania, oprócz funduszy VC, aniołowie biznesu, którzy się pojawiają trochę wcześniej niż fundusze VC. Pojawiają się pieniądze rodzinne, tak zwane family offices. Nie? Także jest coraz więcej ciekawych opcji. No, i, i na pewno będzie jeszcze, jeszcze więcej, jeszcze dojrzale w kolejnych latach. A powiedz z perspektywy zarówno wis jak i aniołów biznesu, czyli tych podmiotów, które inwestują na tym etapie bardzo dużego ryzyka. Mm -hmm. Czy istnieją jakieś sposoby zabezpieczania tego ryzyka, które są stosowane, poza podjęciem dobrego wyboru i dużym due diligence na to, początku? To może etapie due diligence. Nie? Yeah. Na wczesnym etapie myślę, że większość inwestorów e, zgodziłaby się ze mną e, w jednym, że najważniejsi są ludzie, mhm. tak? Czyli nie, pomysł ma oczywiście znaczenie, ale zdecydowanie mniejsze. E, oczywiście historia ludzi jest super ważna i na tym się skupia due diligence, e, no bo bardzo często ten pomysł, e, na który jest potrzebny kapitał, jest wielką niewiadomą mhm. w najzwyczajniej świecie. Albo to jest zupełnie jakaś innowacja technologiczna, albo jest to Innowacja biznesowa, albo to jest w ogóle coś, do czego, czego ciężko ugryźć na podstawie poprzednich doświadczeń. Tak? Wiadomo, że próbujemy jakoś ekstrapolować tą wiedzę, natomiast najważniejsi są ludzie. Więc no wiesz, jaki masz radar na ludzi, to na pewno jest, ma znaczenie gigantyczne mhm. przy ocenianiu przy inwestycji. No a na późniejszych etapach to jest bardzo proste. To znaczy, patrzy się, co ten człowiek obiecał i co dowiózł. Okay. To zresztą jest takie też takie, nie wiem, przysłowie czy powiedzenie, że inwestuje się w linię, a nie w punkty. I to jest może taka rada dla przedsiębiorcy, który szuka takiego inwestowania, że nie przychodzi się hej, cześć, to ja i chcę pieniądze. Bo to jest zdecydowanie trudniejsze niż hej, to ja zobaczcie, co robię mhm. za trzy miesiące, hej, pamiętacie, jak wam mówiłem, co ja robię, to ja robię to dalej i z takimi efektami. No, a na przykład za 6 miesięcy przychodzi, hej, to ja już mnie znacie, pamiętacie, widzieliście, co do tej pory zrobiłem, co obiecywałem, teraz ten pieniądze. To jest zdecydowanie bardziej efektywny sposób na dogadanie się z człowiekiem, no bo naturalną, jakby koleją rzeczy. Ten człowiek cię zna, ten człowiek sprawdza w boju Twoje obietnice, ten człowiek zaczyna ci ufać, może cię lubi, w związku z tym jest większa szansa, że się, że się dogadacie. Jakby temu to nie przypadkowo, bo ostatnio zdecydowałam się zainwestować w projekt kolegi, w zasadzie współpracownika. E, także będę cię oceniać, Bartek, pamiętaj. Pytasz, czy to dobrze, czy źle, tak? No, e, myślę, że dobrze, no, zobaczymy, a jak będzie, to czas pokaże. E, no dobrze, powiedz, jeśli chodzi o VC, to skąd VC bierze pieniądze? Zazwyczaj są to pieniądze z dwóch głównych źródeł. Jedno to są pieniądze publiczne e, mm. i w Polsce trzeba sobie jasno powiedzieć, że rynek stoi pieniędzmi publicznymi. Jest PFR, który zasilił kilkadziesiąt funduszy VC pieniędzmi publicznymi i to są pieniądze przeznaczone tak naprawdę na wychowanie kadr Venture Capital w Polsce. Tak, mhm. dlatego, że tak jak mówię, jesteśmy na początku drogi, ciągle, ciągle jest mało tych ludzi, ciągle są te same nazwiska i, i te pieniądze z PFR-u na pewno na pewno zwiększą prawdopodobieństwo pojawienia się szerszych kadr. No i drugie to są pieniądze prywatne. Te pieniądze prywatne mogą się brać z różnych źródeł. To mogą być pieniądze, które, które zbiera się od pojedynczych inwestorów, zwanych lp ami czyli Limited Partners. I to mogą być byli menedżerowie, to mogą być przedsiębiorcy, to mogą być różni ludzie, którzy mają po prostu nadmiar, nadmiar wolnej gotówki i decydują się na zainwestowanie w tą klasę aktywów. Niestety w Polsce to też jest ciągle, ciągle nie tak popularna klasa aktywów. Miałem taką rozmowę, mieliśmy w zapytej VC z Kamilem Stanuchem, który udziela się w jednej sieci aniołów biznesu i, i, i tam padło takie sformułowanie, no, że ciągle alternatywą dla startupu jest pięć kawalerek, tak? więc jakby to jest dość, dość jeszcze triki. Natomiast ten rynek się zmienia, ten rynek iteruje i pojawiają się, pojawiają się te prywatne pieniądze w coraz większych ilościach. Te debaty na temat tego, w co zainwestować prywatne pieniądze, nieruchomości, akcje czy może jakieś przedsiębiorstwa, to zdecydowanie jest taka debata, która jest prowadzona często bardzo właśnie z takim rezultatem nie na korzyść tych powiedzmy ryzykownych inwestycji, które też teoretycznie mogą mieć w przyszłości najlepszą stopę zwrotu. Tak, natomiast wiesz co, ja myślę, że taka generalna rozmowa o inwestowaniu, to bardzo często kończy się tak, że trzeba inwestować w to, co się rozumie. Tak. Tak, i, i startupy, no właśnie, robią rzeczy, które nie do końca kumamy, no to wtedy się inwestuje w ludzi, tak? Nie wiem, kim jest Bartek, pozdrawiam. <laughs> Bartek jest ciepło. <laughs> Okej, okay, natomiast no, inwestujesz w Bartka, tak? To znaczy inwestujesz w tego człowieka, który to robi i w jego nie wiem, etykę pracy, w jego umiejętności analizy, w jego, wiesz, sztukę niepoddawania się, niekoniecznie kumając, czym on się tak naprawdę będzie zajmował, albo często jakby mniej wiedząc niż on, nie? Zresztą w Polsce to trochę mniej ciągle funkcjonuje, natomiast na zachodzie jest taki bardzo popularny model 3F. 3F to jest pierwsze finansowanie od grupy ludzi, która się nazywa Friends, Fools and Family, tak? To są, to są drobne pieniądze, które dają Taki start, tak? Mm -hmm. I rzeczywiście bierzesz od rodziny, bierzesz od, od przyjaciół, bierzesz od głupców, którzy chcą się załadować w to. nie? Natomiast ten, natomiast tak, yy, nie musisz rozumieć, co ten człowiek robi, ale rozumiesz i znasz tego człowieka. To to jest dalej, dalej atrakcyjna oferta inwestycyjna. No dobra. <laughs> A powiedz jeszcze, może wróćmy do, do wisi. W jaki sposób zawiązują się tego typu organizacje? Więc to cały proces powstawania funduszu yy, sprowadza się do tego, że yy, no, Ludzie, którzy są inwestorami VC, oni zarządzają czyimś kapitałem. Mhm. Czasami zarządzają swoim kapitałem też, ale też kapitałem innych ludzi. No więc to ma dużo konsekwencji, nie? Czyli po pierwsze, ci ludzie muszą mieć jakiś background taki, który no zapewnia to, że jak im pieniądze do zarządzania, no to te pieniądze nie znikną, że te pieniądze będą sensownie wydane. To jest pierwsza rzecz. Też się sprawdza po prostu ludzi. Due diligence, due diligence ludzi. Mhm. Tym bardziej zdecydowanie mocniejszy niż nawet dla startupów, bo zazwyczaj mówimy o większych kwotach. Następna rzecz, no to każdy fundusz musi mieć coś takiego jak teza inwestycyjna. Mhm. To znaczy, w co będzie inwestował, na jakim etapie będzie inwestował, czy to będzie konkretna branża, czy to będą konkretne projekty, czy to będzie fundusz, który ma strategię określoną z góry, czy to będzie fundusz oportunistyczny. To znaczy, że pojawi się coś i obojętnie co to jest, ale jaramy się tym, to w to wkładamy pieniądze. Nie? No i oczywiście cała struktura legalno-prawna legalno obudowana dookoła tego, tak? czyli spółka funduszowa, spółki celowe, rozliczanie pomiędzy, pomiędzy zarządzającymi, którzy mają jakiś FI od, od wysokości funduszu za to, że zarządzają tym funduszem. To są takie pieniądze wystarczające na. W cudzysłowie, przeżycie to jest 2-2,5% zazwyczaj wysokości funduszu. No i później dalsze rzeczy, na przykład co się dzieje, jeżeli inwestycje się zwrócą? Kto mhm. dostaje te pieniądze? W jakiej formule te pieniądze są rozdzielane? Przyjęte jest tak, że zazwyczaj pieniądze, pierwsze pieniądze ze zwrotów wracają do inwestorów, czyli zwracamy kapitał, a później to, co jest powyżej kapitału, mhm. który był, był w funduszu. Jest rozdzielany w jakiejś proporcji pomiędzy partnerów i zarządzających funduszem. Tak? Myślę, że najzdrowszy taki układ to jest taki, że zarządzający funduszem też mają włożony swój kapitał, no bo wtedy jest wspólność interesów. No ale to nie zawsze jest. Spotykamy cały czas w temat finansów <grywania> związanych z inwestowaniem w startupy. Powiedz, proszę, jeśli chodzi o startupy, bo wspomniałeś o tym, że najlepszym momentem na to, żeby pójść po pieniądze, jest ten moment, kiedy możesz pokazać, że już ich nie potrzebujesz. Czy jest jakaś, jakiś pułap inwestycji, które już poczyniliśmy, które powinniśmy wykazać, nie wiem, procentowy, kwotowy, z którym dobrze jest pójść do inwestora i powiedzieć, że słuchajcie, tyle już mamy, tyle już zainwestowaliśmy, oczywiście damy nasz know-how, pracę i tak czy, dalej. Czy jest taki poziom, który sprawi, że nasza, nasz pomysł będzie lepiej przyjęty? To zabrzmi jeszcze bardziej radykalnie. Mhm. E, w ogóle najlepiej nie iść do funduszu. Okej. Okay. Tak, e, generalnie e, fundusz czy inwestor okay. zewnętrzny to jest twoje narzędzie. To jest narzędzie, ty jako przedsiębiorca, który możesz wykorzystać, ale nie musisz. Mm -hmm. I tak rzeczywiście najlepszy model to jest wtedy, czy moment, to wtedy jest, kiedy pójść, kiedy tych pieniędzy nie potrzebujesz. To jest, ja, ja, ja trochę takiej analogii randkowania tutaj, tutaj używam. To jest tak, jak wiesz, jak starasz się o, o tą rękę tej dziewczyny i tak chodzisz za nią, no to jesteś takim natrętem, ale jak ta dziewczyna sama za tobą biega, no to już jesteś super atrakcyjny, nie? I tak samo tutaj z funduszem. To najlepszy jest moment, kiedy fundusz do ciebie puka i mówi hej, może weźmiesz moje pieniądze po to, żeby szybciej urosnąć, albo po to, żeby wejść na inny rynek, albo po to, żeby zrobić następny produkt. I ty wtedy masz luksus podejmowania decyzji. Mhm. tak? Czy, czy rzeczywiście chcę wykorzystać to, na, to narzędzie, czy nie. Natomiast tak wprost odpowiadając na twoje pytanie, nie ma takiego momentu, nie? No bo bardzo często potrzebujemy tych pieniędzy na samym początku, z jakiegoś powodu, no bo nie mamy zasobów, bo to jest projekt deep techowy, który wymaga dużo, dużo jakiegoś RD, tak, czy badań i, i prototypowania, i, i robienia jakichś widżetów, i tak dalej, i tak dalej, więc potrzebny jest jakiś kapitał początkowy. Ale czasami niestety ludzie przychodzą, wiesz, zbierać pieniądze na pomysł a ten pomysł da się zrobić taką trochę metodą, może nie fake ten until you make it, ale taką metodą, wiesz, trochę w Excelu, trochę mailem i ta potrzeba jest już zaspokojona bez klikania aplikacji, nie? Mm. więc to nie ma takiego dobrego momentu, w którym bym powiedział, że tak, wiesz, przy, po sześciu miesiącach działalności trzeba iść po finansowanie. No nie, absolutnie od razu. Ja jednak będę drążyć te tematy, jak już ktoś z różnych powodów decyduje się skorzystać z tego narzędzia, jak może zwiększyć swoje szanse po to, żeby nie marnować swojego czasu i czasu inwestorów, no bo to wiadomo, cenne zasoby. Hmm. Powiedz proszę, czy jest jakaś forma prawna startupu, która jest preferowana? Od 2021 roku jest prosta spółka akcyjna, PSA. Hmm. Ja ostatnie 10 lat zajmowałem się informacją gospodarczą, więc miałem przegląd KRS-u taki dość dobry. I było tych spółek bardzo mało. Natomiast na papierze to ta forma jest bardzo atrakcyjna mhm. i dla startupów, i dla finansujących. Głównie tak jak ja to rozumiem, bo nigdy sam takiej spółki nie zakładałem, ale tak jak rozumiem, łatwość likwidacji w przypadku niepowodzenia. Mhm. Tak? Natomiast do tej pory wydaje mi się, że ciągle najpopularniejszą formą jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Tak. Oczywiście spółka akcyjna też się pojawia, tak, szczególnie jeżeli. Jeżeli później na przykład idziemy po finansowanie na New Connect, tak, albo nie wiem, albo przekształcamy spółkę z jakiegoś innego powodu, tak? natomiast wydaje się, że ciągle spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jakimś tym. Bardzo ważne, to zawsze musi być spółka prawa handlowego. Tak? Czyli obojętnie, czy to jest PSA, czy to jest SA, czy to jest spółka z to to zawsze jest spółka prawa handlowego, czyli nigdy to nie będzie podmiot, czy osoba prawna taka jak spółka cywilna na przykład. Mhm. Tam muszą już być zachowane pewne prawa korporacyjne, pewne takie zasady działania jak zarząd, rada nadzorcza, tego typu rzeczy, nie? I to, i to jest przyjętym standardem i nie wydaje mi się, żeby to się zmieniło. Przyznam, że to pytanie podrzucił mi jeden z członków naszego Zespołu. Byłam ciekawa, jak sobie z nim poradzisz, ale widzę, że naprawdę, tak jak ty mówisz, że nie jednej miski jadłeś i wspomniałeś wcześniej, że siedziałeś po stronie, po każdej stronie tych rozmów o rozwoju startupu. Powiedziałbyś nam trochę więcej o tym? Ja ostatnio sobie zrobiłem takie podsumowanie. Jestem na rynku startupowo-inwestycyjnym od ponad 17 lat. To już prawie pełnoletnie doświadczenie. <grytanie> I... Będzie impreza? <grytanie> Myślę, że tak, jak, jak dobijemy do tego, to. To pewnie tak, to w przyszłym roku. Natomiast tak, ja zakładałem startupy, ja zamykałem też startupy, też swoje. Pracowałem w funduszu inwestycyjnym, pracowałem w korporacji jako dyrektor do spraw innowacji, więc miałem naturalny kontakt ze startupami też z ramienia dużej korporacji. Tym bardziej, że to była spółka skarbu państwa, więc to też jakiś tam poziom komplikacji wnosi. E, zakładałem akcelerator, prowadziłem akcelerator, e, więc wychowywałem też e, spółki i to 10 lat temu, e, więc to, to też był zupełnie inny moment. E, więc tak, rzeczywiście siedziałem po każdej stronie stołu i tam. Jest takie, jest takie powiedzenie, wiesz, jak spotyka się człowiek z pieniędzmi, z człowiekiem z doświadczeniem, to jak się rozstają, mhm. to ten, który miał pieniądze, ma doświadczenie, a ten, który miał doświadczenie, to ma pieniądze. Nie? <grym Więc <grym ja, ja myślę, że ja za każdym razem zdobywałem bardzo dużo doświadczenia. Tak? Na tych kolejnych etapach uczyłem okay. się po prostu dużo, dużo nowych rzeczy i mam nadzieję, że już teraz mam tyle wiedzy, że już tylko, tylko została mi droga do pieniędzy. Okej, okay. a powiedz proszę, czy to jest tak, że trawa jest bardziej zielona zawsze po tej drugiej stronie, czy są jakieś miejsca przy tym stole, które są powiedzmy bardziej wygodne? Wiesz co, myślę, że to jest osobista preferencja. Mm -hmm. To znaczy, dla każdego coś, coś, dla każdego coś innego przemawia. Ja się najlepiej czułem jako przedsiębiorca, ale też jako, jako inwestor. Aha, no i też to jeszcze zapomniałem, w moim doświadczeniu mam też kilka inwestycji anielskich zrobionych, nawet z pozytywnym rezultatem. Więc wydaje mi się, że, że te rzeczy, które mnie kręcą, czyli startowanie rzeczy, bo ja też jestem zdecydowanie lepszy w startowaniu niż później w utrzymywaniu czegoś, co już działa na jakimś mhm. poziomie. To zaczyna być nudne w najzwyczajniej świecie, nie? Chyba, chyba, że się co chwila uczę i się przesuwam do przodu. Natomiast natomiast jest tak, że dla mnie zaczynanie jakichś jakiś przedsięwzięć czy znajdowanie ludzi, którzy chcą zaczynać i, i, i pomóc pomoc im w rozwijaniu, to to są najfajniejsze rzeczy, nie? Natomiast widziałem ludzi, którzy super się sprawdzają w, w tych rolach, i nie widziałbym ich po drugiej stronie stołu. Nie? Okay. Tylko, że jak rzeczywiście pasują do jakiejś tam określonych rzeczy, to wiesz, widziałem inwestorów, których nigdy nie wierzę, że byliby dobrymi przedsiębiorcami, nie? a widziałem z kolei przedsiębiorców, którzy pomimo tego, że dochodzą do wielkich pieniędzy, no to. To nie potrafiliby na przykład oddać, wiesz, inicjatywy władzy A, no tak. startupowcowi, tak, więc też się nie nadają na, na inwestorów takich pasywnych, nie? Byliby bardzo takimi wtrącającymi się inwestorami. Nie? To myślę, że jak jesteśmy przy tym temacie, to może opowiedziałbyś nam trochę więcej o swojej inicjatywie Startups Właśnie te 17 lat doświadczenia i, i siedzenie po różnych stronach stołu, to daje mi takie poczucie, że nawet jeżeli nie dowiedziałem się wszystkiego, to jestem w stanie zadać dużo pytań, tak? I te pytania mhm. pomagają, pomagają dojść do, do właściwej wersji z jednej strony. Z drugiej strony, ja przez ostatnich 10 lat byłem prezesem wyspecjalizowanego Software Houseu, tak? I, i tam przez kilka lat byłem sam, znaczy sam byłem prezesem i, i Miałem też nad sobą inwestora. I też wiem, jakie to, jest, jakie to jest uczucie. Jak z jednej strony masz inwestora, który cię ciśnie, z drugiej strony masz zespół, który myśli, że ty już wiesz, wszystko wiesz, no bo jesteś prezesem i i ogarniasz i na pewno nie masz żadnych wątpliwości i co do kierunku. Mam nadzieję, że waszym tak właśnie o mnie myśli. Tak, ja jestem przekonany, że tak nawet nie myślą, oni wiedzą. E, tak. okay. Pytanie, jak ty się z tym czujesz, nie? Ale to teraz nie musisz odpowiadać. E, natomiast jest tak, że rozumiem e, też rozterki e, takiego CEO, nie? I startup CEO jakby wyszło ze zderzenia tych dwóch rzeczy, tak? Znaczy z jednej strony moje doświadczenie e, i umiejętność e, zadawania pytań, a z drugiej strony doświadczenie właśnie w byciu roli takim CEO. I ja doradzam, doradzam komercyjnie kilku prezesów, prezesom startupów. No, w ich takich codziennych rozkminkach. Mhm. Czasami jestem mentorem, czasami jestem coachem, czasami jestem żółtą kaczuszką. Uciekam od roli bycia terapeutą i spowodnikiem, natomiast takie, takie wątki pewnie też się, też się pojawiają. No i tyle, nie? I, i ja jestem ciągle na początku drogi, bo robię to od kilku miesięcy, natomiast myślę, że moja hipoteza, hipoteza że jest taka potrzeba, się weryfikuje pozytywnie. Tak? Okej, okay, a powiedz, czy są jakieś branże, w których się bardziej specjalizujesz, z których osoby właśnie zarządzające mogłyby trochę bardziej skorzystać z twojej wiedzy niż pozostali? Znaczy ja mam najwięcej doświadczenia w, w B2B. Mm -hmm. Tak, to, to na pewno, ja jak są, jest taki podział, gdzieś go kiedyś przeczytałem, strasznie mi on mi pasuje, że projekty w B2B to są zazwyczaj time savers, a w B2C to są time wasters, <laughs> to ja nigdy nie potrafię się odnaleźć w tych time wastersach, ja, ja, ja nigdy nie byłem w stanie zrobić gry albo czegoś takiego, wiesz, odwracającego uwagę, ja zawsze moje myślenie idzie takie, kurde, jakby coś zoptymalizować, ściąć, e, zaoszczędzić, wiesz, szybciej m, zrobić cokolwiek, nie? To, to ja jakoś tak jestem naturalnie skrzywiony no plus y, doświadczenia zawodowe, które automatycznie jakby z tego wynikają, O tam mhm. się lepiej czułem, no to tam, tam szedłem. E, natomiast myślę, że to jest tylko drobna drobna przewaga, dlatego, że rozkminki, y, tak jak ja to widzę, rozkminki prezesu są takie same. Mhm. Znaczy ta sama samotność na szczycie, ta sama, wiesz, niemożność pogadania z inwestorem o niektórych rzeczach, o których, do, co do których masz wątpliwości, bo wiesz, że że trzeba to jakoś sprzedać, tak, i przedstawić, to samo e, przemyślenie na temat, okej, okay, to co zrobić z zespołem, jak go poukładać, a mam tutaj wątpliwości co do tej osoby, to to są ciągle uniwersalne ludzkie problemy, nie? nie tak. wydaje mi się, że tutaj branża ma jakiekolwiek znaczenie. Mhm. Ja przyznam, że e, poradziłam sobie trochę z tą, powiedzmy, samodnością na szczycie, po pierwsze mhm. mamy całkiem fajnie rozwinięty e, C-level, ale jak zaczynałam, to zrobiłam coś, co się nazywa frenemis. To znaczy dostałam intro do e, przedstawicieli konkurencji i po takim, że tak powiem, wstępnej rozmowie, czy jest taki dobry vibe, czy nie, e, umówiliśmy się na co kwartalne dzwonki, co tam u kogo słychać i powiem ci, że to bardzo dużo daje. I też uważam, że rynek software house'ów jest z jednej strony, okej, okay, tych konkurencji jest dużo, ale tych projektów, jak już, jak już one są, to ich jest naprawdę dużo i trafić mm. na ten sam i być konkurentem w tym samym, to się naprawdę rzadko zdarza, a pomoc jest spora. Tak, mhm. ja my, czyli jest sporo, wiesz, mechanizmów, są jakieś mastermindy, są spotkania prawda. przedsiębiorców i tak dalej, i tak dalej, nie? Natomiast myślę, że wiesz, że są branże, no, nie wiem, przykład e, branży, w której ja siedziałem przez ostatnie 10 lat, czyli informacji gospodarczej, tak? mhm. gdzie to jest w ogóle, ja wiem, że każda branża jest nietypowa, <laughs> ale ta, ta jest taka, taka branża, że e, dwie firmy mogą być jednocześnie konkurentami, e, jednocześnie e, współpracować e, u jednego klienta, a jednocześnie sprzedawać sobie nawzajem dane. Tak, także jakby nie ma możliwości, żeby wiesz, żeby głębiej wejść i się podzielić doświadczeniami, no bo wiesz, że za chwilę, jeżeli się podzielisz swoją jakąś słabością, no to, to z drugiej strony możesz dostać, nie, więc jakby na pewno są branże, w których nie ma potrzeby takiego doradzania, ale są takie branże, gdzie jest ciężko i też chyba najważniejsze, nie, do tej pory jak rozmawiałem z ludźmi, to najbardziej przydatny jestem first time founderom, Czyli mm -hmm. ludziom, którzy po raz pierwszy zaczynają, obojętnie czy to są młodzi ludzie czy nie, bo miałem też klientów po korporacjach, ludzi z gigantycznym doświadczeniem zawodowym, ale takimi, którzy nie potrafili się odnaleźć, wiesz, w byciu przedsiębiorcą. Tak. No i, i druga grupa to są solo founders, nie? czyli to są goście, którzy wiesz, sami zaczynają i muszą ten wózek sami cały pociągnąć. Nie? I, I czasami to oznacza, że rzeczywiście dojdą do tego C-levelu, ale to jest jakimś, w jakimś czasie. Nie? A na początku jest ciężko, po prostu. Tak, ja Przyznam, że jeśli chodzi o takie kwalifikowanie leadów zainteresowanych współpracą z nami, to bycie first time founder jest red flag. Okej. Okay. W, w tym sensie, w sensie, że bardzo często takie osoby właśnie nie posiadają jeszcze doświadczenia biznesowego, nie wiedzą, jak się wytwarza oprogramowanie jako produkt, nie znają tego procesu, um. nie znają. E, Krwiobiegu całej branży, więc ciężko jest im się odnaleźć. Jeśli oni jednocześnie muszą się uczyć branży, robienia aplikacji, prowadzenia biznesu, to jest im po prostu bardzo trudno się skupić na tym, co my chcielibyśmy dla nich wykonać. No tak, myślę, myślę że tak, że to jest ciekawe podejście. Natomiast wiesz, co to też chyba mocno zależy od indywidualnego projektu, nie? Na pewno. Na ile, na ile to, co robicie, jest kluczowe dla sukcesu biznesowego, to jest też tam czasami i teraz znowu przytyczek w kierunku moich przyjaciół z funduszy inwestycyjnych. Pozdrawiam. Czasem jest tak, że wiesz, że zrobienie z tej aplikacji po to, żeby przepalić pieniądze od VC, nie? I ta aplikacja wcale nie jest potrzebna nowa albo coś tam, nie? I, i wtedy dla was to jest też kłopot, nie? A to my nie mamy takich klientów, ale, nie tu macie? ale to ja takich. Wiesz co, nie wiem, czy nie? chcesz, nie? Nie, nie? nie, nie, bo to jest tak, że wiesz, że to w ogóle skop nie jest trafiony, potrzeba nie jest trafiona. Okay. I, I prędzej czy później ten kurek się zamyka z pieniędzmi. Czyli takie demotywacyjne robienie projektu do kosza. Nie, nie, nie. To, hmm. to Wydaje mi się, że zdecydowanie lepiej jest jednak powstrzymać klienta przed robieniem głupich rzeczy i, 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 i mu wytłumaczyć, że, że jednak nie. My mamy na przykład takie fajne teamy founderskie, z którymi pracujemy już bardzo długo. Na przykład jest pani doktor i pani przedsiębiorca. I one razem postanowiły stworzyć aplikację, gdzie jedna ma ekspertyzę, powiedzmy, branżową, a druga. No, rozwija ten biznes i z nimi się świetnie pracuje. One są super tak. zaangażowane, wierzą w to, co robią. To już przynosi kasę, zdobywa narodowe granty, bo to akurat norweski projekt, także z takimi founderami się super pracuje. No tak, tak, ale to nie jest. To, to nie wiem, czy to są first time founderki, ale na pewno nie są solo. I, tak. i to już, i jeszcze jak się uzupełniają kompetencyjnie, to to w ogóle jest, wiesz, to to. Z cały szereg zielonych flag, które machają do ciebie i wołają, nie? To, to no. tak, nie? No dobra, to ja wrócę do maglowania tematu, co zrobić, żeby dostać pieniądze od VC, jak się jest startupem. <grym> <grym> po, po krótkiej przerwie <grym> wracamy do, do tego tematu. Ale może zostańmy przy flagach. Red Flags. Co sprawia, że jak startup idzie po pieniądze, to macha na sobą taką czerwoną chorągiewką, jeśli to powie, to zrobi, nie ma tego. Bardzo dużo rzeczy jest takich znowu na poziomie ludzkim, nie? To znaczy taką Anegdotkę jeszcze z moich czasów pracy w funduszu, to, to, to mogę Wam powiedzieć. Dostałem kiedyś list. Taki pisany na papierze, wiecie, mm -hmm. jak, jak, jak zwierzęta, nie? I to był napisany tym. Napisany czarnym długopisem, a niektóre rzeczy były napisane na niebiesko. Na niebiesko to były linki. Nie? Bo coś się okazało, że founder siedział w więzieniu i miał pomysł na karuzelę VAT-owską powiązaną z loterią. Tak? To ciekawe było... za co siedział. Nie pytałem, bo adres zwrotny był z Pruszkowa. W każdym razie w każdym razie tam na przykład był taki plan marketingowy, że to będzie oparte o word of mouth i że w pierwszym dniu ja o tym wiem, w drugim dniu ja powiem moim dwóm kolegom, w trzecim dniu oni powiedzą czterem kolegom. Ja parę, znamy te mechanizmy, no. W 31 dniu zabrakło ludzi na ziemi, nie? Którzy by wiedzieli o tym projekcie. Także wiesz, że, że jakby no jeżeli founder ewidentnie przychodzi i i, i, i nie zderzył tego z kimkolwiek, nie? W sensie takim jest bardzo często i, i to chyba jest wbudowana cecha, no trzeba być zakochanym w swoim projekcie, tak? No mm -hmm. bo jeżeli w niego nie wierzysz, to, to no tak. będą ciężkie chwile, w których ta wiara będzie ci potrzebna, żeby przetrwać, nie? Natomiast y, też takie, taka umiejętność y, popatrzenia z boku, zderzenia to z jakimiś innymi ludźmi, którzy już popełnili te błędy, nie? Popytania, zobaczenia, czy to w ogóle ma sens, nie? Bo jeżeli przychodzisz i się upierasz głupio, przy czymś, co naprawdę nie ma sensu, no to to, to jest czerwona flaga, nie? Mhm. Może powiem o czymś, co nie jest dla mnie czerwoną flagą, nie? Okay. To jest położenie poprzedniego biznesu. Nie, to nie jest czerwona flagą. Jest niektórzy, niektórzy by powiedzieli, że to jest absolutnie no go, tak? Ja się z tym nie zgadzam, bo bardzo dużo zależy od timingu, szczęścia, od wielu różnych rzeczy, nie? Więc jakby powody, dla którego to się rozłożyły, są o wiele ważniejsze niż samo to, że się rozłożyło, nie? Mhm. A często, a, a często to, że, to, że to się wywaliło, to była najlepsza rzecz, jaka się wydarzyła, bo ten człowiek już teraz jest bogatszy o wiedzę, tak? I, i w tak. następnym projekcie po prostu tego nie, nie położę, nie? Um, natomiast no jest naprawdę dużo rzeczy, które mogą, e, mogą zniechęcić do rozmowy, nie? E, też jest taki, może takim bon motem rzucę tutaj, nie? Ale biznes to ludzie. Mhm. Nie? Więc jeżeli przychodzi ci founder, z którym ciężko ci się gada, delikatnie mówiąc, a po prostu nie chcesz z tym człowiekiem siedzieć w pokoju, a ten człowiek twierdzi, że za chwilę będzie sprzedawał i będzie, wiesz, chodził po klientach, a ty wiesz, że ci, ci klienci też, kurde, będą mieli z nim problem wysiedzieć w pokoju, no to, to też ciężko podjąć pozytywną decyzję inwestycyjną, nie? Więc mhm. ja mówię, dużo z tego to się opiera na ludziach, nie? Oczywiście. Slajdy, to co jest, tych wszyscy wiemy, że musi być na slajdach w górę i w prawo, nie? I tak wiesz, to takie, takie rzeczy są e, jakieś tam powtarzalne, nie? No bo jeżeli nam pokażesz, że będzie w dół i w lewo, no to trochę bez sensu, żebyśmy w ogóle gadali, nie? E, natomiast tak, dużo, dużo się opiera o, o ludzi. Co tak sobie myślał o tych, o tym, co powiedziałam o first time, first time foundersach. E, I pamiętam taki jeden bardzo fajny przypadek. E, to było dwóch chłopaków z Polski, e, którzy właśnie oni mieli kasę głównie z tego, tak jak mówisz, 3F. I mieli pomysł. Ten pomysł na pierwszy rzut oka wydawał się fajny, ale oni się zdecydowali zrobić warsztaty, takie wiesz, rzetelne trzydniowe warsztaty, gdzie siedział, siedziała nasza ekipa, byli oni, wykładajcie swój projekt biznesowy. I oni potrafili po tych trzech dniach zapłacić solidnie za te warsztaty, powiedzieć, że dobra, nie robimy tego, bo to jednak nie ma sensu. Super. I dla nas to było takie, mamy nadzieję, że ci ludzie do nas wrócą z kolejnym projektem. Okej, okay, to jest ich pierwszy projekt, ale oni wiedzą, co nie robią. Znaczy, To ja bym brał na miarę od nich i absolutnie śledził ich i, i wpychałbym się, żeby im dać pieniądze, jakiekolwiek, jak będą chcieli coś robić. Nie, nie bo to jest, to jest oznaka super dojrzałości, nie? Wiesz, ja, e, ja to e, pewnie niektórzy z moich kolegów, którzy to będą oglądać przez przypadek, to będą się śmiali. Ja potrafię mieć, wiesz, 17 pomysłów na biznes w miesiącu. Nie, a może mhm. to zrobimy, a może taki startup zrobimy. I piszę do takich ludzi, którzy jeszcze czytają wiadomości ode mnie, nie? I, i ja jeszcze nie daj Boże umiem programować i mnie, słuchaj, może to zrobimy, nie? I oni mi odpisują, stary, ty weź się puknij, nie? I, I to jest dla mnie jeden sposób walidacji, nie? Ale ja sobie też już wyrobiłem taki sposób walidacji, że sobie zapisuję taki swój pomysł, po pierwsze się z nim prześpię, a na drugi dzień usiądę do Lean Canvas'a. to jest takie narzędzie, mhm. tak? I, i po wypełnieniu linka wase, to ja już wiem, że może jednak nie, nie? Okay. czy wiesz, że to może jednak, skoro ja nie jestem w stanie jakby sam przed sobą obronić, no to może później rozmawianie dalej z ludźmi, nie? Ale taki warsztat, tylko kolejny etap iteracji, jak wiesz, jakbym przed, sam przed sobą sobie sprzedał y, te moje marzenia, nie? I później bym przekonał drugiego, a mam wrażenie, że czasami potrzeba sprzedawać tych marzeń i czasami umiem to robić, mm -hmm. no to teraz zrobienie y, takiego warsztatu z wami na przykład byłoby super, E, walidacją, nie? E, no i, i, i wiesz, i na przykład jak teraz e, ci goście pójdą do wizji, nie? Bo pod wpływem warsztatu zmieni im się ten pomysł, na mm -hmm. przykład, nie? E, nie wiem, e, ziterują go, spiwotują, cokolwiek, tak? No to teraz sama ta wiedza, e, wiesz, którą, którą oni opowiedzą inwestorowi, słuchaj, byliśmy na warsztacie, zapłaciliśmy, zrobiliśmy to, to, to jest gigantyczny plus. A powiedz jeszcze w kategorii plusów lub minusów, a czy dla takiego startupu Współpraca z Software Houseem. Czy to na wyłączność, że to jest zespół, który dowodzi tam design czy development, czy to jest wsparcie jest dobrze widziana, czy źle widziana? Nie mam na to dobrej odpowiedzi, wiesz, uh -huh. czy pewnie chyba więcej byłoby ludzi, którzy powiedzieliby, że to jest minus uh -huh. nie, niż plus. Z kilku powodów. Pierwsze, pierwsza rzecz jest taka, że bardzo często ta technologia, jakby, która jest wykonywana, no to ona jest tą magiczną wartością tej spółki. Nie? Więc wtedy zatrudnienie software houseu może być dyskusyjne. Nie? Natomiast jeżeli to jest coś, co jest, wiesz, co jest aplikacją, a, a tak naprawdę magia jest w sprzedaży albo w segmencie, mhm. to to pewnie ma mniejsze znaczenie. Nie? I, I wtedy myślę, że nie ma problemu, żeby, żeby skorzystać z software houseu. Ale myślę, że bardzo często inwestorzy też dają pieniądze po to, żeby zbudować własny, e, własny team deweloperski, jednak od nikogo nie zależeć, nie? E, ale to mocno zależy. Ja, ja tutaj nie mam, nie mam żadnej odpowiedzi w żadną stronę, takiej, wiesz, dobrej, mocnej, żebym powiedział, że zdecydowanie plus, albo zdecydowanie minus. Nie ja przyznam, że z doświadczeń naszych klientów to, co widzimy, to to, że współpraca ze software Housem na wczesnym etapie tworzenia MVP, jakichś tam pierwszych wersji i tak dalej. Zupełnie nie ma znaczenia. Tak. Natomiast jak już się rozwija ta aplikacja w coś większego, to ważne jest, żeby te korowe funkcjonalności mieć u siebie, a tą resztę to różnie bardzo. Mhm. Więc to jest taka, taka powiedzmy, najbardziej uniwersalna odpowiedź, którą ja znam na ten temat, ale zaczęliśmy się też z takimi, że to dokładnie to zależy. Jeśli masz biznes, w poprzednim naszym odcinku, w którym rozmawiałam z Przemkiem z Mowensa, mhm. on to był taki fajny przykład, gdzie usługa, która jest świadczona offline, jest główną wartością. Bo to jest sieć takich przedsiębiorstw, powiedzmy, mhm. i ta aplikacja jest w zasadzie po to, żeby obsłużyć ten biznes. To tam dla nich wchodząc inwestycje w ogóle to nie miało znaczenia, nie? a mhm. są takie biznesy, gdzie po prostu musisz to mieć, no bo tak jak mówisz, magic sauce. Tak, tak, e, tak. I tak. Ja, ja myślę, że wiesz co, że, yy, że też yy, jakby, co jest celem skorzystania mhm. z software house? Nie? No, celem jest skorzystanie z zewnętrznych zasobów generalnie, nawet nie chodzi o, o software house. Yy, to głównym tutaj jest czas. Tak, więc jeżeli na wczesnym etapie potrzebujecie szybko wypuścić coś na rynek, żeby już testować na żywym organizmie, no bo nie, nie wierzę, że za pierwszym razem traficie, więc to i tak trzeba będzie zmieniać i tak dalej, tak dalej, no to wtedy to jest ok, nie? Na, na kolejnych etapach, no to te pieniądze, które bierzesz w kolejnych rundach, one też muszą mieć jakieś przeznaczenie. I mhm. Czasem, czasem to będzie rzeczywiście inwestycja w technologię, nie? Ale bardzo często to będzie inwestycja w sprzedaż. I, i, i wtedy technologii nie ruszycie, nie? Po prostu i dalej to będzie utrzymywane, nie? Natomiast mówię, to mocno zależy. Pewnie. Bardzo się cieszę, że się zgodziłeś e, dzisiaj odpowiadać na moje pytania, bo zwykle to ty zadajesz pytania. E, zadaj pytania, za, zapytaj VC. Mhm. E, powiedz trochę więcej o tym, o co tam pytasz. Zapytaj VC to jest taki projekt, który jest hobbystyczny tak naprawdę. E, zaczęliśmy go z Michałem Olszewskim w 2012. Wtedy obaj pracowaliśmy w funduszach inwestycyjnych i zaczęliśmy go z lenistwa. Po prostu, bo przychodzili do nas funderzy. Tak, to, tak nie, wiem, nie wiem, jak teraz wygląda przeciętny fundusz, ale myślę, że to spokojnie można, można porównać. Przeciętny fundusz widzi w roku 1000 plus projektów. Mhm. Tak? Czyli jakby inwestując tam, nie wiem, w 8-10, no to 1000 musi przejrzeć. No i, i, i tak jak statystyka każe, po prostu część z tych projektów jest totalnie bez sensu, albo founderzy nie są gotowi na rozmowę, albo nie wiedzą. Jakichś kilku rzeczy, które, które są powtarzalne. No i myśmy z Michałem sobie wygmienili taki koncept, że sobie nagramy kilka takich filmików i zamiast pisać te same maile, to po prostu będziemy wysyłać link do wideo. Co się okazało? Okazało się, że wtedy rynek bardzo, bardzo poszedł do tego. O kurde, jaka fajna wiedza. Dla, dla nas to się wydawało oczywiste rzeczy, które myśmy pytali w mailach, a się okazało, że to. Trafiło w, jakiś taką, w jakąś taką niszę, że ludzie mówili: O kurde, to nie wiedziałem, jak ten fundusz działa w ogóle. Albo mieliśmy na przykład nasz popularniejszy odcinek, chyba to siedem rzeczy, których nie należy mówić na spotkaniu z inwestorem, nie? Mhm. Takie właśnie rzeczy, które, których ludzie szukali. No i, i po kilku, chyba dwóch, trzech latach myśmy ten projekt zakończyli, dlatego że obaj zaczęliśmy się zajmować czym innym. Odeszliśmy z funduszy, ja byłem przedsiębiorcą, on był przedsiębiorcą, zaczęliśmy robić coś zupełnie innego. Ja namówiłem Michała kilka miesięcy temu do reaktywacji, ale teraz zgodnie z nazwą Zapytaj VC, to już nie my się wymądrzamy, tylko pytamy aktywnych inwestorów, tak, po prostu o to, no, o, o ich doświadczenia, tak, bardzo różne doświadczenia. W momencie, jak rozmawiamy, to mamy, mamy nagranych sześć odcinków, mhm. nie wszystkie jeszcze są publiczne, są zakolejkowane i za każdym razem i, I ja za każdym razem z odcinka wychodzę mądrzejszy, nie? To znaczy, że to jest dobry, dobry kierunek, który przyjęliśmy. To znaczy, jeżeli ja ciągle, będąc tyle lat na tym rynku, na ka w każdym odcinku się czegoś nowego dowiaduję, to znaczy, że jest potrzeba e, dla takiej wiedzy, nie? E, więc Zapytaj VC jest dokładnie tym kanałem edukacyjnym, tak? który e, przybliża świat inwestorów, mhm. e, ale, jak to Michał ładnie mówi, nie pr e, To znaczy, my nas nie interesują, wiesz, okrągłe formułki i, i tam rzeczy, no bo no, bo my też wiemy trochę, jak się tą kaszankę robi, nie? Więc możemy zadać takie pytania, które są grzeczne, nie, nie są tam, wiesz, jakieś takie przywalające, ale też rozumiemy, rozumiemy wiesz, co, co ten inwestor może mieć na myśli, i możemy sobie pogłębić i, i możemy wykorzystać to nasze doświadczenie funduszowe do tego, żeby, żeby pytać coś, co, co przedsiębiorca chciałby wiedzieć, nie? Ten ktoś, potencjalny kandydat do wzięcia inwestycji. Myślę, że na koniec zapytam Cię o te inwestycje trafione. Jest coś, czym mógłbyś i chciałbyś się pochwalić? Tak, ja mogę się pochwalić dwiema rzeczami. Jedną to, to w, w ramach funduszu zainwestowałem w grupę Absolvent. To był później, to był później Management Buyout, czyli startup się wykupił mhm. od inwestora. To już było po moim odejściu z funduszu. Natomiast to był przykład inwestycji w ludzi. Takich Kaśka i Dominik to po prostu wymiatacze. Zresztą Dominik dalej jest w absolwencie, a Kaszka już zdążyła zrobić dwie następne firmy, które też super, super działają. I, i zawsze trzymam za nich kciuki. I, i druga to jest inwestycja anielska, która też była inwestycją w człowieka, a nawet w dwójkę ludzi. To z kolei Sebastian i Paweł. Wersum, które później się sprzedało, mhm. czy połączyło się z Buxi. I to też była, była inwestycja w fenomenalnego przedsiębiorca, tak, który. Ciągle wracam do jednego, bo, bo rozmawiałem więcej z Sebastianem niż z Pawłem, natomiast oni obaj są wymiotaczami, ale to, to też była inwestycja na wczesnym etapie w człowieka. Więc to są, to są rzeczy, którymi mogę się pochwalić, natomiast od razu powiem o swoim antyportfolio. Ja każdy, każdy dobry inwestor podobno ma antyportfolio. My przynajmniej pytamy o to w Zapytaj VC. Ja akurat mogę się pochwalić, bo to jest brand 24. Mhm. Ja się za długo zastanawiałem. Michał przyszedł do nas do funduszu. To był taki moment, że Senti One chodziło i Brand24 chodziło razem, i to był taki. Projekty są jak autobusy, zazwyczaj przyjeżdżają razem, wiesz? Mhm. I, I ja się zastanawiałem nad oboma projektami i w żaden, w żaden z tych projektów nie zainwestowaliśmy. No i myślę, że to z perspektywy czasu to był, to był błąd, oczywiście, nie? No bo, bo znowu inwestycja w Michała Sadowskiego jako człowieka, jako przedsiębiorcę, mhm. no to jest no-brainer, nie? I to teraz. Widać, widać. Pewnie było te, nie wiem, z 12 lat temu, jak się poznaliśmy. Tak, tak, tak. To był 2010-11. Tak, tak, tak. To o. był początek. Prehistoria. Tak. No dobrze, <laughs> dobrze, to mam nadzieję, że jeszcze autobusy będą do ciebie równie atrakcyjne podchodzić, podjeżdżać, a ty tym razem się skusisz. Tak jest. A tymczasem bardzo dziękujemy za uwagę. Prosimy o lajki, serduszka, czy co tam możecie nam zostawić w serwisie, w którym nas słuchacie. A jeśli macie jakieś ciekawe gości, których chcielibyście żebyśmy zaprosili kolejną razem, to piszcie w komentarzach. Dzięki. Super. Dziękuję bardzo.